Olej ryżowy. Całe ziarno sezamu. No i całą formę trzeba wysmarować. Wsypywać porcję tego sezamu. Świetnie się sprawdzają te formy gastronomiczne. No, w tych formach tu już no, kilkaset wypieków było. To jest ogromna ilość ciasta, jak na takie domowe pieczenie. 2,40 kg orkiszowej. 2,40 kg pełnej żytniej, z pełnego przemiału też oczywiście. Słonecznik zalewam wrzątkiem. Od płatków owsianych zaczynam. 6, niewiarygodna ilość soli idzie do chleba. 6 takich czubatych łyżeczek soli. Więc w czasie jakieś tam inne rzeczy w kuchni sobie robię. Zakwasowi nie zrobię krzywdy. 2 takie szklanki nasion lnu. Ogólnie trzeba sobie wyobrażać, dobrze sobie wyobrażać, że jest się tym zakwasem. No i wtedy zakwasowi też będzie najlepiej w takiej temperaturze. Taką ilość ciasta wyrobić, to trzeba mieć parę tą tępą krawędzią noża. Patenty na przykład takie, o, na przenoszenie trzech forem naraz. 1,950. 2,030. O, to tutaj grudkę przełożymy. Taki fajny sposobik, żeby dzięki temu lepiej się trzymało powierzchni ciasta. I sezam. Najpierw go tak trochę rozsypuję. Nową wodę nalewam, więc te formy z chlebem sobie o tak pływają. Na uniwersalne biurowo-kuchenne takie te klipsy. Woda ma największe ciepło właściwe. Ciepło zostaje w środku. Kurtkę starą jeszcze rzucam na wierzch. Mamy już rano, następny dzień. Ciasto wyrośnięte. Temperatura wody tutaj w cieplarni jest taka ledwo, ledwo ciepła w tej chwili. Tak wygląda konfiguracja pieca do pieczenia chleba. Gorące spaliny opływają to pudełko naokoło. Przewodnictwo cieplne jest doskonałe. Dwie warstwy siatki. Cegły utrzymują temperaturę na jednym poziomie. Świetnie one się sprawdzają. Na wierzch na początek trochę suchych gałęzi wkładam. Po rozpaleniu praktycznie tutaj już te spaliny są bardzo szybko, zupełnie przezroczyste, bez dymu. Dało się zrobić to pudełko wystarczająco szerokie i wysokie. Spaliny opływają pudełko naokoło, do góry i tędy sobie wylatują. Termometr przed chwilą włożony, pudełko zamknięte. Temperaturę staram się trzymać tak między 150 a 180. Start pieczenia. Ponad 150 stopni już jest. Około godziny czasu w tej temperaturze piekę. Już czas 58 minut. Ostatnie dorzucenie kilku gałązek. I koniec pieczenia. No i tak, w tym stanie to wszystko zostawiam. Proces jakiś dojrzewania różnych przemian w tym chlebie przebiega przynajmniej z 10 godzin, myślę 12. Z takiego wypieku 6 tych bochenków po 1,30 kg, 1,40 kg, to czasami bywa, że mi to na miesiąc czasu starcza. Jest teraz jakieś 1,5 godziny po zakończeniu pieczenia. No i spokojnie w tym przypadku do wieczora sobie poczekam.